Witam bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i zapraszam na następny odcinek Upadłych Gigantów. Ostatni odcinek w pierwszej lidze Górnika Zabrze. Miejmy nadzieję, że ostatni. Miejmy nadzieję, że zaraz nie spadniemy. Odcinek, gdzie będziemy przede wszystkim żegnać niektórych piłkarzy. Podsumujemy, Zagramy mecz ostatni z, Wigrom, z Wigry Suwałki. No i będziemy zobaczymy, będziemy zobaczymy język polski. Zobaczymy jak ten sezon minął porozmawiamy chwilę o planach, chociaż nawet nie mamy za bardzo jak rozmawiać o planach, ponieważ nie wiemy w jakiej sytuacji będziemy więc od razu możemy przejść zagraliśmy jeden mecz od tego spotkania z Chrobrym, które dało nam mistrzostwo było to spotkanie z GKS Tychy, remis 1-1 Eric z w 67, samobójczy gol Daniela Tanzyny w 85 po dośrodkowaniu Przemysława Kucharskiego i jak sobie zobaczycie skład, ten remis jest bardzo dobry. Z średnia wieku tego, ty, ty, tych zawodników to jest 19 lat. W bramce zagrał Ibrahima Sai, którego dzisiaj też zobaczymy. To jest bramkarz, który dla nas ma zastąpić Mateusza Kuchtę, który prawdopodobnie odejdzie, patrząc na zainteresowanie jego osobą. Lewa obrona to Przebysław Kucharski, to jest nasz 17-latek, świetny potencjał, problem jego polegał na tym, że gra na, skrzydło, na skrzydle. Uczymy go grać na lewej obronie, już widzimy nauczył się grać jako ten wysunięty boczny obrońca, tam też chwilę go uczyliśmy grać. E, niby jeszcze nie potrafi grać na tej pozycji, a, a był najlepszym zawodnikiem na boisku z naszej strony, 7-2 i w sumie asysta można powiedzieć przy tej bramce Tanzyny. Dalej żol Abu Hana, 19-latek, kapitan zespołu najbardziej doświadczony Gracjan Horoszkiewicz, 22 lata. I To był najbardziej doświadczony zawodnik na, na boisku. I na prawej stronie Adrian Kowalik, kolejny 17-latek, kolejny Newgen, który zagrał bardzo dobrze, też skrzydłowy, którego uczymy grać na prawej obronie. on już tutaj potrafi grać. Trochę lepiej niż Kucharski. On się już bardziej przyzwyczaił do tego. Tak samo jak Kucharski, kucharski 7-2, Kowalik 7-0. Defensywny polecik to był Michał Teichman, 21-latek. Dalej Dawid Saurland i Daniel Barbuś. Barbus. Ofensywna pomoc, ofensywa pomoc to Bartusz Pikul. I dalej klisza z Dawidem Henenem z ławki rezerwowych w wersji 62. minucie. Bartłomiej Gajda, 17-latek, dalej 74. Liam Walsh, 19-latek, no i Filip Wignie, też w 74. 16-letni Francuz, nasz wychowanek, pojawił się na boisku. W tym meczu, tak jak mówiłem, bardziej pożegnania z ciekawostek kontraktowych, Wojciech Pawłowski, dogadaliśmy się prawdopodobnie na temat kontraktu, jeszcze czekamy na podpisanie go przez niego. Też młodzież z drugiej drużyny, czyli Barbus, bracia Wolsztyńscy, przedłużyli swoje umowy. Żurowski na pewno odejdzie, nie jest to piłkarz, który rozwija się tak jak powinien. Ma dobre podania, co prawda, czy tam decyzje, ale... On jest, jest za słaby, żeby grać dla nas Gruszkę chciałem zostawić, ale w tym momencie jest niezadowolony, więc Małe szanse na to, żeby Radek reprezentował nasze barwy w przyszłym sezonie No oczywiście, Cerimag... Ceri przepraszam bardzo Ceri Magić przechodzi do GKS Katowice po sezonie, to już było wiadomo Bośniak nie zagrał ani jednego meczu dla nas w tym sezonie, pomimo tego, że w sumie jest dobrym piłkarzem nawet, nie najgorszym. Więc on grał w Ekstraklasie w Górnika, 18 występów, gol. Tutaj 4 występy jeszcze wcześniej, w sezonie 2014-2015. My żegnamy dzisiaj. Żegnamy dzisiaj Denisa Janko, prawdę, to na pewno. Dawida Henena być może wróci. Dawida Saulenda być może wróci. Prawdopodobnie Rafała Kurzawę i Makea Karwota niby mamy opcję przedłużenia kontraktów, ale zarabiają zdecydowanie za dużo, jak na swoje umiejętności, Make Karwot zarabia 6 tysięcy miesięcznie i Rafał kurzawa zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie, więc jeżeli mielibyśmy przedłużać kontrakty, to musieliby, musielibyśmy obniżyć im pensję i to dosyć, dosyć mocno. Dosyć mocno mówię: Karwot jakieś 4000, Kurzawa może 6, więc, więc bardzo wątpliwe, że, że zgodzą się na to. Zatem skład na dzisiejszy mecz z Wigrami w bramce jest Ibrahima Saj, Mateusz Kuchta jest na zgrupowaniu reprezentacji. Dalej Karwot, Suarez, Kopacz, Burak, Kamoglu, Dan, Kurzawa, Soundland, Janko, Henen i Klisza. W ławkach to Pawłowski, Horoszkiewicz, Waszkiewicz, Taichpan, Walsh i i Kul cool, i Arkon. Sandy Arkon wraca po kontuzji, więc dałem mu zagrać ostatni występ w tym sezonie. Z Zawodników, którzy jeszcze mogą odejść, tak jak mówiłem, Mateusz Kuchta. Cały czas interesują się nim drużyny zagraniczne, chociaż teraz widzimy Cypr, Szwajcaria i Hiszpania, więc i Lugo w Hiszpanii, Lugo jest w drugiej lidze. Więc nie jest to zainteresowanie pokroju Lazio, ale zobaczymy, co będzie później. Grendelem zaczęła się interesować Astria, Ziurziu i Kilmarnock, więc też nie wiadomo, czy zostanie Eryk. Jesteśmy klubem w długach, więc jeżeli przyjdzie jakaś dobra oferta dla któregokolwiek z naszego, naszego zawodnika, będziemy zmuszeni ich sprzedać. Także tutaj dajemy pożegnać się zawodnikom, którzy wiemy, że odejdą. Być może wrócą, być może tacy piłkarze jak Burak Kamoglu, któremu kończy się kontrakt z Dortmundem, ale wątpię, żebyśmy byli w stanie spełnić jego wymaganiom, w Dortmundzie zarabia 28,5 tysiąca miesięcznie Nie jesteśmy w stanie dać więcej niż 10 To i tak 10 to jest Chociaż patrząc, że mamy 300 tysięcy w limicie Tak nie jesteśmy w stanie dać więcej niż 10 Chcemy mieć jakąś strukturę płacową w miarę logiczną Zacznijmy to spotkanie. Spotkanie dla nas o nic, dla suwałek też chyba o nic. Jak sobie patrzymy na, na ligę, w na 9 miejscu 43 punkty. Mogą co prawda tam awansować parę miejsca, grają o nic. na zgrupowanie reprezentacji podleśny ryczkowski, nieuprawniony jest Przybylski, który jest wypożyczony od nas, też odchodzi po tym sezonie. Zawieszony radecki, kontynuowany wroński, kozak nasz Kuchta i Habbas jest są na zgrupowaniu. Skład drużyny już poznaliście ostatnie spotkanie, wygraliśmy 2 do jednego. Bramki Anhulo i Kopacza Baranowski dla Wigrów. Tam Podleśny grał cały mecz z urazem. Zobaczymy jak teraz ich bramkarz w składzie w bramce Zoch. Także nie ma Podleśnego dalej. Bogusz Baranowski, Cwerna, Buchholz, Obst, Adukwamę. Augustynia Gąska, Kądzior i Adamek na szpicy, Stawka rezerwowych, Sobolewski, Wichtowski, Mruś, Zapolnik, Rytlewski, Karankiewicz i Tomasz Adamczyk, Kamila Adamka trzeba pokryć na pewno. To samo trzeba zrobić z Kamilem Zapolnikiem, jak pojawi się na boisku. Pamiętali. Spokojnie powiemy. Hmm. Dzisiaj panowie jesteśmy faworytami więc, faworytami, więc pokażcie na co was stać, potraficie grać znacznie lepiej, powiedział chwilę po tym jak zdobyli mistrzostwo, no ale co z tego. No i ruszamy, Dawid Hennen, to będzie strata, 16 bramek w, w tym sezonie, 13 bramek w lidze, nie szczenił, nie trafił do siatki w poprzednim spotkaniu, nawet nie wiem czy zagrał w poprzednim spotkaniu, chyba nie zagrał. No ale zobaczymy jak w tym sezonie, teraz Klisza, Janko i koniec tej pierwszej powtórki, pierwszego skrótu. kurzawa, przeciął to podanie, Obst, Gąska, Buchholz na prawej stronie, Buchholz, dośrodkowanie, Adu Kwame zamyka tę akcję, ale posyła piłkę nad poprzeczką, tutaj Burak Kamoglu dał w... przegrał pojedynek główkowy z Adu Teraz nasz out, Karwot, Henen Saurland. Bardzo łatwo, zbyt łatwo traci piłkę na rzecz Augustyniaka i rusza, ruszają wigry. Kondzior, Gąska. Gąska na wolne pole do Adamka. Adamek tutaj ładnie z... zabrał piłkę Kopaczowi. Yy, nie dał dość do piłki naszemu środkowemu obrońcy, zastawił się i Kamil Adamek pokonuje Ibrahima Sai yy, Jest jeden do zera dla, dla gości. E, przepraszam, dla gospodarzy gramy na wyjeździe przecież. Widzimy gąska za plecy obrońców. Kopacz teoretycznie jest szybszy, ale tutaj Adamek zastawił się dobrze. Kopacz nie był w stanie zabrać mu piłki i napastnik Wigrów pokonuje Ibrahima Saja. Teraz może my ruszymy. Kurzawa, zupełne nieporozumienie Janko i Saurlanda. Tak, dwójka nie gra najlepiej. Kolejna piłka za plecy obrońców. Kamil Adamek znowu się przedarł. Kamil Adamek jest 2-0. I trzeba wycofać naszą środkową, linię, naszą środkową linię, ale też przy okazji zmienić to na ofensywę. Bo dwie piłki po prostu za plecy obrońców w najprostszy sposób, a, a bardzo dobrze działał na nas. Gąska, widzimy prosto padłe podanie za plecy Adamek uprzedził Hiszpana. Wyszedł sam na sam. Kopacz nie zdążył z sekuracją. No i sai pokonany po raz drugi. I po, przy okazji asertywnie powiemy: pokażcie więcej zaangażowania. Bo na razie ten mecz jest bardzo słaby. Make Carwot pokazuje dlaczego prawdopodobnie odejdzie. Zresztą Rafał Kurzawa to samo. Asertywnie powiemy: gdzie macie ambicje? Czy chcecie wygrać w ogóle ten mecz? Pewnie nie, bo już nie jest potrzebne. 2-0 z Wigrami na zakończenie sezonu. Czemu nie? Najwyraźniej tak będzie. Teraz Sauland na lewo do Henena. Dawid Henen jest karnym. Dawid Henen do Kliszy. Klisza jest 2-1. Zaraz po rozpoczęciu, po wznowieniu meczu, Klisza zdobywa pierwszą bramkę w swojej karierze, chyba w ogóle dla nas. Pierwszy gol tego sezonu. Henen ładnie przyjął. Dośrodkował lewą nogą i klisza e, głową. Wyskoczył. Nie wyskoczył z nim w ogóle ani Baranowski, ani Bogusz. E, bez szans Zoch, 2 do 1 e, Janko gra słabo, Kurzała gra trochę lepiej, Kar Karwot także nie najlepiej, więc w tym momencie prawa e, przejdzie na lewą stronę obro obrony i wejdzie na boisko Walsh. Liam Walsh, piłkarz, którego będziemy mieć w przyszłym sezonie, co, co bardzo mnie cieszy. Zobaczymy, co piłkarz wypożyczony z Overtonu e, pokaże nam w tej ostatniej kolejce. E, Damy zagrać też standiemu Arkonowi, myślę. I myślę, że jeszcze ktoś wejdzie z ławki Tylko jeszcze nie wiem, kto. Walsh teraz doświadkowuje rzutu Rożnego, Zoch, łapie futbolówkę. Zobaczymy jak gospodarze rozegrają tą akcję, jeszcze wstrzymamy się z jakimiś zmianami. Fatalne wybicie bramkarza, prosto do Buraka Kamoglu, Klisza, Baranowski uprzedził go, Saurland. Znowu Klisza, przyjął piłkę, przytrzymał ją, zagrał do Janko, Burak Kamoglu na prawej stronie. Kamoglu spokojnie do Saurlanda, Saurland, Janko do Kamoglu, Burak Kamoglu, zablokowane to dośrodkowanie i szansa dla Wigry. Aduk Famen do Adamka na tej naszej prawej stronie. Adamek ładnie schodzi do środka mijając Kopacza. Adamek strzał jednak obok bramki. I ostatnie 15 minut. Pikul. Mieni Janko. I zagra jako wysunięty rozgrywający. Albo nawet fałszywy napastnik. Tak, zagra jako fałszywy napastnik. I Arkon zmieni strzelca bramkę i... E... Jako wysunięty napastnik pojawi się na boisku. To są nasze ostatnie zmiany w tym sezonie. Zobaczymy, czy uda się w ogóle czy uda się wyrównać chociaż 15 minut do końca. Sandy Arkon i Bartosz Pikul na boisku. Dwie ofensywne zmiany. Denis Janko grał średnio. Klisza 100 był bramkiem, był najlepszym z naszej dwójki napastników. No ale mm, Dawid Hennen żegna się z klubem, być może jeszcze bramką. Teraz Kwame, Burak Kamoglu świetnie mu zabiera piłkę. Kopacz, Taurland. Taurland przy piłce do środka do Pikula. Pikul za plecy obrońców do Arkona. Sandy Arkon w polu karnym. Sandy Arkon powinno być 2-2. Jest 2-2, 87 minuta. Serb wchodzi z ławki rezerwowych, szóste trafienie. Tak jak mówiłem, myślałem, że to koniec sezonu dla niego po tej, po tej kontuzji. Wyleczył się na ostatni mecz z Wigrami. Teoretycznie, już z GKSM-tychy mógł być na ławce rezerwowych, tam go nie było tutaj. Pikul, świetne zagranie. Dokładnie w taki sam sposób, jak straciliśmy dwie bramki: Sandy i Arkon. Pokonuje ZOHA, dając, wyrównując stan meczu na 2 do 2. I tak też się zapewne skończy, chociaż teraz Walsh jeszcze z rzutu rożnego. Zapolnik wybija z Przed polem karnym nie uderzy. Arbiter kończy to spotkanie 2-2. do -2. Remisujemy w suwałkach. Nie było nam pisane. Dawid Hennen z asystą. Asysta też Bartosza Pikula. Bramki Kliszy w 46. Jarkona w 87. Do przerwy przegrywaliśmy przecież 2-0. Także remis 2-2 jest jak najbardziej dobry na zakończenie sezonu. Konferencja prasowa, koniec. Ostatni gwizdek. Dostajemy 100 tysięcy złotych za zajęcie pierwszego miejsca. Co powoduje, że jesteśmy na minusie tylko 6,5 miliona. Genialnie. Usuniemy cały zespół. Genialnie. Mamy budżet płacowy, tak? Mamy, mamy miejsce w budżecie płacowym. Klisza, oczywiście, z pierwszym, z pierwszym golem. Przejdźmy jeszcze kawałek i zaraz będziemy zrobić podsumowanie małe sezonu. Zobaczymy, jak to, jak to było statystycznie. Łukasz Wolsztyński, Barbus, Barbus podpisali kontrakt. Wojciech Pawłowski także podpisał kontrakt, będzie naszym trzecim bramkarzem. Rafał Wolsztyński również złożył podpis pod swoim, swoją umową. Wejdźmy kawałek dalej. Żeby były jakieś informacje. No i mamy. Piłkarzem sezonu według kibiców został Rafał Kosznik: 45% głosu dla 33-latka. Dalej Adam Dań, 28. Daniszuarys, 17%. Ramkę sezonu zdobył Aleksander Kwiek. 8 marca 2017 roku przeciwko Zagłębiu Sosnowet. Zobaczmy tą bramkę jeszcze raz. Nie pamiętam w sumie, chociaż może ją pokazywałem wam. To był chyba strzał z woleja Olka Kweka. Zaraz zobaczymy. Arkon zagrywa w 90 minucie spotkania. To jest ta bramka na 2-1. Tak, przyjęcie prawą nogą, uderzenie lewą nogą. W długi róg. Ładny gol, czyli ja wiem, czy najładniejszy w tym sezonie. Transfer sezonów Adam Waszkiewicz został okrzyknięty transferem sezonu. Przyszedł za darmo, teraz jest wyceniany na 125 tysięcy złotych. Zagrał dla nas 18 razy w Lidze, dwie bramki, trzy asysty, także dołożył dobra średnia. A młodym piłkarzem roku został Burak Kamoglu, 20-latek, który został wypożyczony z Dortmundu. Też 22 mecze, dwie asysty bez bramki. Rywalizował właśnie z Waszkiewiczem o to miejsce na prawej stronie. Jeśli chodzi o statystyki, to zaraz przejdziemy. Na starcie sezonu spodziewano się, że Górnik będą się liczyć w rywalizacji o tytuł. I tak się stało, gdyż zespół z prostą zajmując pierwsze miejsce odpadliśmy w półfinale z Pucharu Polski. Wygrali, zdobyliśmy mistrzostwo i widzimy, byliśmy na pierwszym miejscu już tutaj. Utrzymywaliśmy je do końca sezonu. Mecz sezonu 4-1 z Podbeskidziem, wpadka sezonu 2-0 z GieKSą. Średnia frekwencja niecałe 9000 kibiców. 36% naszego stadionu się zapełniało. Najwięcej piłkarzy użyliśmy w lidze 38. E... E... Tutaj wszyscy nie pytają, są bardzo zadowoleni. Na zakończenie sezonu Kleber ma raport dla nas. Kontuzje, widzimy Rafał Wolsztyński 56 miesięcy kontuzji, Pawłowski 5 miesięcy, celi Magić 3 miesiące, Walsz i Urynowicz mieli po 2 miesiące, Urynowicz złapał kontuzję na wypożyczeniu. Najmniej kontuzjogeni, który złapali to był oczywiście Ambrosiewicz, Kuchta, Przybylski, Barbus, Olecki, Pawlak i Wolsztyński kilka dni tylko Mineli Podsumowanie sezonu. Zobaczmy, jak, jak to było w Lidze. Jeszcze mamy Barasz Utrzymanie. Odra Opole gra z Bytowią 7 czerwca za 3 dni, więc przejdźmy do tego meczu. Zobaczmy, kto się utrzyma. Czy Odra Opole awansuje? W Odrze Opole oczywiście gra nasz piłkarz Szymon. 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 Szymon Skrzypczak. Gra w Odrze, widzimy bardzo dobry występ. 34 występy, 24 bramki dla 27-latka. Więc zobaczymy, czy zapewni awans do pierwszej ligi -Opola. że chwilę chwile oczekiwania na to. Cały sezon do. Myślę, że dobry, myślę, że prawdziwy, prawdziwy problem zacznie się. Ryan Hubbard zagrał w meczu reprezentacji. 35 minut 6:4. Myślę, że największy problem zacznie się za chwilę, jak awansujemy do tej ekstra klasy. Nie mamy pieniędzy na transfery. Zobaczymy jak będzie, jeśli chodzi o sprzedaż zawodników, ale też tylko 10% kwot transferowych idzie do naszego budżetu transferowego, więc nie będzie to dużych, nie będzie dużych transferów. Może uda mi się trochę zmienić budżet płacy, żeby, żeby zwiększyć nasz budżet transferowy. Zobaczymy jak jak to będzie. Będziemy się będę się tym martwił przez wakacje. Bo zespół mamy solidny, ale nie na tyle, żeby, żeby bez problemu utrzymać się, bo to będziemy oczywiście mierzyć, żeby utrzymać się w ekstraklasie. To już kluzek dodaj do listy życzeń. Bazak też możemy dostać do listy życzeń. Janko i Burak grali w młodzieżowych kadrach. Przednio grali. Jak pewnie. E pewnie odejdzie z zespołu zobaczymy jak będzie kosznik i Jan Hulo mamy Odra Opole Bytowia e, jako mecz parażowy e, 1 do 1 Dawid Wolny dla Odra Opole w 27 minucie i e, Michał Efir dla Bytowi w 79 zaraz będzie rewanż pewnie nie wiedziałem, że to dwa, dwu mecz jest tak, jest, jest, jest drugi mecz w, w Bytomiu, w Bytowie, przepraszam, jakim Bytomiu, no bo jeszcze nie ma nagród, nie? Nie ma jednastki sezonu, nie ma bramki sezonu, nie ma piłka piłkarz roku? Piłkarzem roku został Tarens Makengo, więc, więc to już wiemy. E, nagroda Fair Play dla Dolcana, Ząb Dolcana Ząbki, ale to w 2015-16. Jeszcze sobie Czekajmy ten tydzień I co Widzimy się zaraz przed meczem Odra pole Bytowia żeby No i wracamy jak widzimy Bytowia zremisowała z Odrą 0-0 ale po rzutach karnych To zawodnicy z Bytowia będą w następnej w następnym sezonie w pierwszej lidze 3-2 po rzutach karnych i zobaczymy My 180 tysięcy złotych premii zawodnikom. Tutaj są koniec obserwacji naszych: parę negocjacji kontraktowych było, ale hmm. jakby ich nie było. Patrząc na ile ludzie chcą, Dawid Soundland i Dawid Hennen być może wrócą do nas na przyszły sezon. Złożyliśmy oferty wypożyczenia. Mieliśmy jeszcze szansę złożyć Riyadowi Habbasowi tą ofertę, ale nie grał u nas, więc widzimy Henen zdobył dosyć dużo bramek. Jak popatrzymy sobie na, na ligę, e, widzimy Bytowia zostanie. Popatrzmy na tabelę ligową. Nawet, nie będzie tak. E, najwięcej zwycięstw, e, remisów mieliśmy 8, więc drugą co do najmniej, jeśli chodzi o porażki. Tylko Olimpia Grudziądz miała mniej porażek od nas, różnica bramkową mieliśmy najlepszą, ale chyba nie mieliśmy najwięcej, najwięcej bramek strzelonych. Jak sobie zobaczymy gole zdobyte, tak Olimpia Grudziądz dwie bramki więcej strzeliła, my za to mieliśmy najmniej bramek straconych razem ze Stalą Mielec. Eee, oczywiście to było, wygraliśmy ligę, od 15 kolejki byliśmy na pierwszym miejscu nieprzerwanie. Przed tym czasem trzy razy udawało nam się skoczyć na jedną kolejkę na pozycję lidera. Jeśli chodzi o statystyki, najwięcej celnych strzałów oddaliśmy my, 41%, tak samo jak pod Biskicie. Tyle tylko, że my oddaliśmy po prostu więcej strzałów. Najwięcej bramek Olimpia Grudziąc, my jesteśmy na drugim miejscu. Najwięcej wygranych główek na mecz, znowu my, 60% wygranych pojedynków główkowych. Najwięcej celnych dośrodkowań nie było nas w ogóle w pierwszej ósemce. Najwięcej celnych podań podjąć siedlce, potem Chojniczanka i później na trzecim miejscu egzekwo razem z kilkoma innymi drużynami też jesteśmy tutaj. Średnie posiadanie piłki tutaj też nas nie było w top 8. Najwięcej fauli Sandecja nie byliśmy na szczęście w tej w statystyce. Najwięcej danych ślizgów też nie byliśmy. Mieliśmy grać. Cały sezon graliśmy z unikaniem ślizgów, więc dlatego też tutaj nie ma. Najwięcej czystych kąt jesteśmy na trzecim miejscu, jak za zagłębiam Sosnowiec 15, tylko klucz borki Stal mielec lepiej od nas. I cennych bramek, tak jak mówiłem, my straciliśmy najmniej... bramek jeśli chodzi o piłkarzy, najwyższa celność strzałów Nildo. 62% celnych strzałów, drugi był Sandy Arkon, 55% najlepszy strzelc e, e, Terence McKengo 20. Bramek Francuza 17. trafił gońcerza 13. Goli Dawida Henena. Więc na trzecim miejscu mamy, mieliśmy trzeciego najlepszego strzelca tych rozgrywek. Najwięcej kluczowych podań Grzegorz Tomasiewicz 33 z pogoni Daj Smoliński Nowak. Nie ma żadnego naszego. Jednak jeśli chodzi o asysty, Bartczak 9, Zagłębia Sosnowiec potem Arkon i Adam Banasik po 8. 7 też miał Rafał Kosznik, między innymi. Najwięcej dybingów nie ma żadnego znowu naszego piłkarza. Wasili Panayatow ze zestali mielec najwięcej dryblował w tym sezonie w Lidze: 4,44 dryblingi na mecz. Najwięcej biegał Rafał Kosznik, ponad 14,5 14 km na mecz. Najwięcej ślizgów pana Jotow. E, najwięcej kluczowych ślizgów Marcin Czech. Najwięcej meczów bez utraty Gola e, Kaczmarek. 16-15 Kuchta. E, więc to był na drugim miejscu i najmniej straconych bramek Mateusz Kuchta. Egzekwo z Anatolijem Gospodinowym e, po 20. A więc to jakby statystyki generalne. Najlepszym arbitrem e, został uznany Wojciech Chrzton, miał Najlepszym średnią ocen. 8-0. Dobry, dobry arbiter. Jeśli chodzi o nasze drużynowe, najwięcej spotkań w pierwszym składzie zagrał Kuchta: 35 34 razy zagrał Duncht, po 32 Kopacz i Suarez, więc widzimy, gdzie najmniej zmienialiśmy. Aż 30 występów Henena: to, to też warto zaznaczyć razem z Kosznikiem. Bramki oczywiście: 16 Henen, 9 Anjulo, 6 Arkon, 5 Kwiek, 4 Grendel. Czy trafienia Mauro, który dołączył do nas w zimą. Więc y, ładnie przyłożył się. Asysty 8 Arkon i plizga, 7 kosznik, 6, 5 Komoglu 4 Mauro, 3 Waszkiewicz, więc tutaj też. Y, dosyć ładnie to roz, rozrzucone. Może brakowało trochę bramek y, poza Henenem. Nie ma drugiego piłkarza, który zdobyłby 10 i Goran z 9, Arkon 6, więc. Dużo zależało od Dawida Henena, na szczęście pod koniec sezonu też trafiał do siatki. Strzały na 90 minut najczęściej strzela Arkon. Jeśli chodzi o bramki, najczęściej zdobywa te bramki Henen. Jeśli w przeliczeniu na minuty, najlepiej podaje celnie Grendel. Najwięcej asyst na 90 minut Pikul, bo zagrał 3 mecze i ma asystę. Ale też Mauro i, i Kerian Doel. Z zawodników, którzy byli przez cały sezon, Arkon i Plisga oczywiście. Najlep najwięcej cennych podań Mauro, potem Saurland i Klisza. E Grendel z zawodników, którzy grali dłużej. Pojedynki główkowe widzimy, dwucyfrowe wygrane pojedynki, Suareza i Kopacza. Najlepsza średnia ocen Mauro. To pokazuje jak, co możemy się spodziewać, mam nadzieję, w przyszłym sezonie. Dalej jest Kosznik, Waszkiewicz, e Suarez, Kopacz, e Kwiek też grał w miał dobry sezon, Grendel. Hamoglu Dan. Kwiek oczywiście w drugiej części sezonu mało grał. Najwięcej biegał Liam Walsh w tych ośmiu meczach, w których zagrał. Kości, oczywiście też duży, duży dystans przebyty przez Dawida Plizgę, Hamoglu czy Waszkiewicza. Jeśli chodzi o nasze transfery, jak sobie zobaczymy historię, Ambrusiewicz był na wypożyczeniu. Zagrał 21 razy, 1 gol, 6,86. Ok, myślę. Olszewski w Sandecji. Tylko 5 występów, 6,72 tutaj zdecydowanie lepiej mogło być. Marcin Urynowicz w GKS Tychy. 17 występów, dwie bramki przed powrotem do nas z kontuzją. Dawid Ledecki w Zagłębiu Sosnowiec. 6 spotkań, bramka i asysta. Więc zagrał więcej, grał trochę lepiej niż grał u nas. Szczeweluchin nie znalazł klubu i przeszedł. Został asystentem trenera. W sensie. Przeszedł jako asystent. Grzegorz Kasprzyk też przeszedł na emeryturę, też nie znalazł klubu. Mariusz Przybyski w Wigrach Suwałki, 13 występów, 6,92 średnia. Mariusz Przybyski oczywiście opuści nasz klub po tym sezonie. Dawid Pawłowski w MKS klub, Dariusz Pawłowski w MKS Klub, tylko dwa występy, jedna asysta, 6,75, więc przynajmniej coś zrobił. Te ważniejsze, ten czyli zawodnicy, którzy grali u nas. Burak Kamoglu oczywiście tytuł najlepszego zawodnika, najlepszego młodego zawodnika. 22 występy, 2 asysty, 6,98. Więc dobry sezon prawego obrońcy. Adam Waszkiewicz, najlepszy transfer nas według kibiców. 18 występów, 2 bramki, 3 asysty, 7,14. Średnia. Zobaczymy, czy Waszkiewicz da radę w ekstraklasie według naszych, naszych trenerów. Nie bardzo, ale zobaczymy jak Adam pokaże się. Dawid Hennen. Dziwi mnie to, że to nie było najlepszym transferem, ale możliwe dlatego, że to było tylko wypożyczenie. Z Evertonu 31 spotkań w lidze, 13 bramek, 2 asysty i 6,92 średnia. Świetny sezon Belga. Nasz najlepszy szczerec oczywiście dalej. Dawid Saurland zagrał 16 razy średnia 6,81. Nie miał ani bramki, ani asysty. Pomocnik środkowy. Gracjan Horoszkiewicz dołączył do nas zimą. Dwa występy do tej pory. 6,70 średnia. Ibrahima Sai także zimą dołączył. Też zagrał trzy razy. Czyste kąta? Nie, zero czysty kąt. Jak na razie Joel Abuhana wypożyczony z Leverkusen. Sześć spotkań do tej pory. Liam Walsh z Evertonu. Siedem spotkań i gol. Mauro, to, to, to też świetne wypożyczenie. 10 spotkań, 3 bramki, 4 asysty i 7,35 średnia. Zobaczymy jak w Ekstraklasie będzie grał. E, Riyad Habbas, wypożyczony z Lil, tylko 3 mecze z ławki i ostatnie wypożyczenie to Kieran Doel. Do tej pory 4 spotkania, 1 asysta, 6,57 średnia, więc e, nie gra tak dobrze jak bym chciał, jak myślałem, że będzie grał. No ale zobaczymy, jak będzie sobie Kieran radził w ekstraklasie z, z zawodników, z pozycji, które potrzebujemy wzmocnić, jak sobie popatrzymy, jeżeli Kuchta odejdzie, to będziemy musieli ściągnąć bramkarza. Przynajmniej żeby rywalizował z Ibrahimą Saj. Owłowski, trzeci bramkarz, nic więcej. Więc środkowy obrońcy, to samo. Jeżeli Kopacz odejdzie, czy Suarez, będzie trzeba ściągnąć kogoś najprawdopodobniej. Defensywna pomoc, myślę, że i tak tutaj trzeba kogoś ściągnąć, bo mamy Danha, mamy Matuszka i Tychmana, które mogą tutaj grać, no i Surlanda, jeżeli zostanie Walsza, ale wolałbym mieć jeszcze kogoś może troszeczkę lepszego, szczególnie jeżeli Danho odejdzie. W sumie najlepiej się płaci też przez raport, może głębia składu. Także widzimy tutaj Dank, Suarez, Kopacz i Hanna. Prawa, prawa strona obrony, tutaj zostaje tak naprawdę tylko Waszkiewicz, więc prawy obrońca na pewno będziemy szukać. Myślę, że lewego obrońcy też będziemy szukać, bo tutaj zostaje praktycznie tylko Kosznik, bo Kurzawa i Karwot opuszczają klub. Środek pomocy, myślę, że środek pomocy jeszcze jest ok. Ofensywna pomoc też nie jest najgorzej, chociażby się może ktoś przydał. No i napastnika też na pewno będziemy szukać, więc na pewno boki obrony, na pewno atak. Może bramka, i po prostu będziemy patrzeć za jakimiś okazjami, bo nie mamy pieniędzy. Może, czy możemy cokolwiek budżetem robić? Jak sobie wejdziemy tutaj, nie możemy nic dodać budżetu, więc tak naprawdę będziemy szukać okazji na wolnych transferach zawodnikom, którzy kończą się kontrakty. Sprawdzimy, kto się nadaje do ekstraklasy Mamy. Mamy kolejne osiągnięcie fantastyczna piątka, dostaliśmy przed chwilą osiągnięcie za eee, za, za najmniej stosowanych bramek, no i tutaj widzimy pięciu zawodników w 11 sezonu, Kosznik, Szuarez Grendel I Hennen i Kopacz na ławce rezerwowych e, To jest skład jaki był 11 sezonu, Gospodinow z Chrobrego, potem Kosznik, Szuarez Paznowski, Bielawski Tomasiewicz, Grendel, Banasik, Jagiełło, Makongo i Goncerz. Może Makengo sprowadzimy? Możemy poobserwować go. Z Bielaskim już, już negocjowaliśmy. Negocjacje nie poszły zbyt dobrze. Ale możemy go też e, skautować jeszcze raz. Goncerz, 29 lat. A czemu nie też, też prosimy skauta o raport. Będziemy szukać nowych piłkarzy, chociaż tak jak mówiłem nie mamy pieniędzy, więc rację nikogo nie kupimy. Nagroda w fair polskiej pierwszej ligi. W ogłoszeniu dzisiaj komunikacji poinformowano, że komunikacie w ogłoszonym dzisiaj komunikacie. Zdobywcą nagrody została drużyna Górnika Zabrze, więc najmniej kartek mieliśmy. Tutaj to potwierdzenie Macongo Goncerz-Hennen. Przedłużenie kontraktów po awansie z kilkoma piłka zawodnikami i trenerami. Nie zarobiliśmy pieniędzy. Jeśli chodzi o podsumowanie finansowe, dwie nowe umowy załącznie 425 tysięcy złotych, dodatkowy sponsor strojów to jest najważniejsza umowa, właśnie na 425 tysięcy. Wszystko poszło w górę trochę. Najwięcej koszulek sprzedało się Mauro, to, to jest bardzo zadziwiające. Ogólnie sprzedaliśmy prawie 2300 koszulek. Grendel był drugi, Plisga trzeci, Arkon i Walsh. To też jest zadziwiające, że Walsh jest na piątym miejscu. A nie ma tutaj e, żadnego z piłkarzy, nie ma tutaj Kopacza, nie ma tutaj Buraka, e, którzy oczywiście są bocznymi obrońcami, więc może dlatego. No i nie ma naszego najlepszego strzelca, nie ma Dawida e, Henena. E, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Podejrzewam, że trochę przydługawi wyszedł, nie wiem dokładnie ile czasu spędziliśmy e, rozmawiając praktycznie o niczym. My będziemy widzieć e, oczywiście przed to widzimy tutaj nasze oferty są zaakceptowane, jeśli chodzi o wypożyczenia. My będziemy się widzieć już przed nowym sezoniem, sezonem w Ekstraklasie, zobaczymy, jak górnik zabrze wygląda. Przed tym sezonem, tak jak powiedziałem, mamy kilka miejsc, gdzie musimy się wzmocnić. Zobaczymy, czy nam to się uda. Tymczasem ja dziękuję za wsparcie. Jeżeli, jeżeli Wam się to podoba, dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie, róbcie. Wszystko udostępniajcie znajomym, żeby też, żeby też oglądali, bo czemu nie. E, ja jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Widzimy się w następnym odcinku już w Ekstraklasie.